No i mama Ali, naszej chmurki, tu siedzi. Śliczna koteńka, przerażona, Boziu. Spokojnie, będzie dobrze, rybko. Będzie dobrze. No na razie musi swoje odpękać, niestety. Siedzi od miesiąca u Basi w klatce i teraz jeszcze u mnie. No ale ja nie wiem, czy ona się dogada z dziewczynami. Musimy poczekać. Jak tam? Dzień dobry. Dzień dobry, Flasie, wracać. Flasie, tu wracać. Jaka dziś piosenka obiadowa? Jaka piosenka? O, widzę, że sami się chcecie obsłużyć. Jaka piękna. Och, jaka cudna piosenka. Och, na trzy głosy. A reszta bączków gdzie? Chodź, kochanie. Oj. Nie bój się. Okej. No, śpiewać wszyscy, bo nie będzie obiadu. No, nie będzie obiadku. Chodź, kochanie. Hop, 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 hop. Dajemy, już dajemy. Już, kochana. Już, kochaneczka. Dajemy, słoneczko. Już. Już, słoneczku, dajemy. O, słoneczko, kochane, malutkie. Oj, 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 oj. Plosie, plosie, plosie. Plosie, plosie. Już dajemy. Już dajemy. Proszę bardzo. No, czekaj. Takie. A, proszę. Proszę bardzo. No tak. I Flosie bardzo długie żalaś dajemy. Już, kochana, już. No. Hop, 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 hop. No. Buczynka do jedzenia, żebym ja się nie martwiła. A buczynka nie. Ty jesteś buczynka i ty nie masz apetytu? Wcinaj ładnie. No, wcinkaj. Patrzcie, nie chcę jeść, no. Niedobrze. Bardzo niedobrze. No, zobaczymy, jak wypadnie dzisiaj występ chóru mojego. Jak wypadnie występ chóru? Dzień dobry. Dzień dobry. No, nie ma piosenki, bo nie ma głodu. Co to jest? O, no. Proszę, orkiestra się rozkręca. Dzień dobry, słoneczka. Ale żeście tu nabrudziły. O, mamusia intonuje. Dzieciaczki, rozrabiaczki zaczynają. Chyba troszeczkę. Tak, występy czy nie? Widzę, że nie jesteście głodne. Och, nie jesteście. Nie ma występu. Nie ma jedzenia. Dzień dobry wszystkim. Witam, witam. Witam wszystkie koteczki i wszystkie cioteczki. Witam ciebie, skarbie kochany. Witam ciebie, malutka kochana moja. O, jakie burczydełko. O, jakie śliczności moje. Czekaj, słoneczko, bo popatrz, jak brzydko tutaj było. No, ja muszę chyba wam zmienić, chociaż nie, lepiej wam nie zmienię. Potem będę żałować, nie będę wiedziała, skąd te kubska jakieś, nie? I co ta nasza buczyneczka? Która to jest buczyneczka? To ty jesteś, nie, ty jesteś leszczyneczka, ty. Nie, ty jesteś leszczyneczka, a ty? A ty jesteś przecież klonik. Ty jesteś taki wielki kuciszku. Moje kochane. A ty jesteś buczyneczka. Jak tam buczynka? Już ci wrócił apetyt? Proszę. Kochanie. Zobacz, jakie masz fajne pudełeczki. No, tu damy te pudełeczka. Piłeczki. Można się bawić. Tak. Co, kochanie? Co, malutka? Już zjadłaś to, tak? Jednak chcecie. No ja wam dam, no bo co mam zrobić? Dam wam słoneczka, tak. Moje kochane.
Moje, ty to byś zjadła konia z kopytami. Musimy napisać do pani doktor, wiesz, żeby znalazła termin jakiś dla ciebie. No bo wiesz co, już tyle mam próśb różnych, że trzeba będzie już tak myśleć po malutku na razie, żeby was już szykować w świat. Kogo my tu mamy? Jesionek. Jesionik, klonik, leszczynka, buczynka, słuchajcie, dalej nie je. Nie wiem, czy ciotki były świadkami karmienia przez Kalinkę, ale jak były, to niech mi zaraz powiedzą, czy ta malutka też była karmiona. No ona się czuje dobrze, bo widzę, że tu rozrabia. Humorek ma, to po prostu straciła apetyt. Boże. Mam nadzieję, że jej to przejdzie. Myślę, że jest to niedyspozycja po odrobaczeniu. Nie będę już jej dzisiaj dawać preparatu. Ty możesz maleństwo. One są najedzone, bo w sumie jeszcze nawet jedzenie było. Ale jedzą, widzicie, to są kotki zdrowe, najedzone, ale jednak jak jest jedzenie, to jedzą. A ta malutka nie chce dzisiaj jeść. Chodź, kochanie. Chodź, słoneczko. Zobaczymy, może ciebie skusi. Zobacz, jeśli tak ładnie jedzą. Czemu ty nie jesz? Ale brzuszek masz duży. Co się stało? No masz, słoneczko, jedz, kochanie. Dzięki ci, Panie Boże, polizała dwa razy. Coś tam liże. Nie, nie ma apetytu. Ale nie odrzuca jej od jedzenia. Nie wiem. No myślę, że to jest po tym środku na odrobaczenie. Widzicie, jak to jest? Cieszymy się, jak jedzą, prawda? Jak naskają. To jest piękna muzyka i naprawdę trzeba to hołubić, cieszyć się, oglądać 100 razy nawet, jak są nudne filmy. Bo nie ma nic lepszego niż taka nuda. Nie lubię takich urozmaiceń scenariusza. Nic się nie dzieje, oczywiście nie spanikujmy od razu. Ale wolałabym, żeby wszystkie kotki jadły. Kochane. Dobra, to ja przyniosę jeszcze tutaj tylko cyki, bo wybrałam, a teraz mogę je przenieść. Oj, przepraszam ci, słoneczko, bo mi tutaj wychodzisz i ja ciebie ciasnę drzwiami i dopiero będzie laleńko moja malutka. Wybrałam kotyczki wam kolejne. Pralka chodzi non stop. I tak, to damy do czystych. O. Ojoj, zaraz się zabierzemy za kuwetki. Bo chciałam wam też zmienić tą kapę, bo już tutaj jest tak długo, że czas najwyższy ją wam wymienić, wiecie? Ale, o, kamerzysta już przy kamerze. Nie wolno tu chodzić. Absolutnie. O, to jest kamerzystka. Tam jest biała pięta, czyli tam poszła leszczynka, a to jest buczynka kamerzystka. Ja się właśnie martwię, czy ona coś tu wczoraj nie obgryzła.
Już mam tutaj pomocników, także zaraz ustawię może tu kamerkę. O. Zobaczymy, co to będzie widać. Krzywo. Oj Boże, Boże, Boże. Powinno być tak. Ale muszę to ustawić może tak. Dobra, i idę, słuchajcie, zmienię im kapy. To zobaczycie, jakich mam pomocników tutaj. Jakich mam malutkich pomocników. Czekajcie, to wszystko zabieramy stąd. Do pudełka damy tutaj. O. Wszystkie te zabaweczki. Patrzcie, ile wy macie tych zabaweczek. Dzieci tyle nie mają, wiecie? Chociaż w dzisiejszych czasach te dzieci mają też niezłe ilości. Kto ma dzieci, to niech się przyzna, ile mają te dzieci. Tak. Teraz tak, zabierzemy tą wiecie, starą kapę do prania. Szczotka po prostu jest praczką, pralka chodzi na okrągło. Trzepania i do prania. Takie fascynujące dzisiaj rzeczy się dzieją na filmie. Jak wymiana kapy, miały być tu kotki i nie ma ani jednego. Po prostu zdecydowały, że w tym momencie one nie biorą udziału w filmie. Tą kapę to kupiliśmy kiedyś we Włoszech, słuchajcie. Jakoś ręcznie robiona, cuda na kiju. Strasznie chciałam ją mieć i jakiś czas była fajna. Dalej jest fajna, tylko po prostu już w kocim pokoju. Naturalna, żadnych sztucznych włókien. Więc kotki mogą być bezpieczne. Okej. Tak. Tak. Dobra. No ciu, teraz tutaj zaczepiacie. Uwaga, żeby tam ktoś nie wszedł czasem pod kapę, bo będzie kłopot. Będzie kotek uwięziony. I będzie naprawdę źle. O. Tak. Da. Tak. Okej. Okay. Dobra, ale nowa kapa. Zobacz, jaka to atrakcja. Atrakcja straszna. Można się teraz tu bawić, tylko żeby mi tu żaden nie napsiusiał, bo po prostu się zastrzelę. Zastrzelę się. Co, kochani, ciągutko. Zobacz, a tobie pasuje? O, popatrz. Zobacz. Pasuje ci nowa kapa. Ach, to ci pasuje. Super, jak ślicznie. Ślicznie, Kiciunio. Tu damy to. Damy wam tutaj troszkę zabaweczek, żebyście się mogli pobawić. O. Dobrze. To też damy. A one teraz szaleją tutaj na dole. Także ja zaraz biorę. Zaraz biorę kamerkę i będę nagrywać je tu. Szalejące. No, tylko jeszcze musimy posprzątać to, co narobiły. Narobiłyście niezłego bigosu. Bigos po prostu, a ciotka tu dzisiaj myła podłogę i sprzątała. Weto, weto, moje drogie. Absolutne weto. Dobra.
Pięknie tutaj ganiają sportowcy. Dobrze, zaraz ich będę nagrywać. No, ciotki mówią, że wszystkie koteczki jadły, piły mleczko od mamuni i to jest najważniejsze. Tam jakieś dzieciątko chyba, a rozrabiają niuńki. Tutaj rozrabiają niuńki. Tak, tu rozrabiają. Także nie, no wszystkie są, słuchajcie, nie można narzekać. Myślę, że ona ma po prostu po tym odrobaczeniu takie coś tam w brzuszku. Ale jutro będzie już wszystko dobrze. Już dzisiaj polizała ładnie jedzonko. O, idzie kotek do kuwetki. Zobaczymy, siuśku będzie robić. Tutaj dwóch rozrabia. Tutaj rozrabia. A ps. No i ja ponawiam prośbę o domek dla dwóch kociąt, bo dla jednej pary domek już jest zaklepany. A dla drugiej potrzeba go zaklepać. Nie na dziś. Nie na jutro, gdzieś za dwa tygodnie. Ale fajnie jakby był. No i domek dla Kalinki jest potrzebny. No ludzie, no taka fajna kiciunia. Taka fajna, oswojona, drobniutka kicia. Towarzyska. Kociątko robi kupsko, nie wiem, które to kociątko. A. Także tu się dzieje, tu jest wesoło, tu jest fajnie, jakby nie zrywało live'a co chwilę, to jeszcze lepiej by było. Ale niestety są różne okresy. O, patrzcie! Ona jest wesoła, ona jest taka młodziutka. To jest też kociak. Czekajcie, zostawię na chwilę tu i pójdę zobaczyć tę kupę. I kto ją zrobi? Ale zaopuje kotek. Ojejku. Oj, to leszczynka, tak? Leszczyneczka zakopała kupsko. No, Leszczynka też ma tą kubkę taką jakąś nie do końca twardą, więc dostanie ode mnie niestety coś, czego kotki nie lubią, ale ja lubię za to, bo działa. No zjedz, poknij. No. Ślicznie. I ta mała też dostanie. Leszczynka też dostanie. Buczyneczka. To jest leszczynka. A nie wiem, co tam się w ogóle nagrywa. Wiecie co? Okropny będzie ten film. A nie, to była przecież buczynka. Tak? Pokaż piętę. Nie, to była leszczynka. Dobrze, dobrze. A to jest kto? Ty jesteś jesionik. Tutaj robi siku klonik, czyli tam gania. Gania jak szalona, ma humorek niesamowity. A mamuńka tu się chce bawić dziećmi, ślicznie. Kto zrobił takie ładne sieśko? Kto zrobił tak ładnie do kuwetki? A, patrzcie jak one tam szaleją, to są... Według mnie chore koty, tak? Jednak ciotka to ma kuku mamuni, wiecie? Aha. Piłkarze.
Przeuracze są wączuszki. Damy jeszcze tej buczynce. Czekajcie, tylko muszę złapać buczynę. A która to jest buczyna? Ta nie. Buczynka to chyba będzie ta. Pokaż się. Pokaż, kochanie. Obkaj. Pokaż pięty. Pokaż pychol. Ty jesteś buczynka. Ty nie chcesz jeść. To chodź, dostaniesz jeszcze probiotyk. Oj, Boże, Boże. Niech mi ktoś powie, że to jest łatwe. Wszystko wychować dzieci. No, ładnie połknij. Połknij, żebyś nie pluła. No, pięknie. Brawo. No, trochę usiłujesz wypluć, nie? Ja was znam, wy załzy małe. Znałe załzy, tylko wypluć, co cioteczka da za lekarstwo, tak? Ale tam szaleją, słuchajcie. Patrzcie. Ale tam szaleją na tym drapaku. Uwielbiają tam ten drapak. Taki wysoki, żeśmy się niedawno martwili, jak skakały z kanapy. Z tapczanu, jak skakały na podłogę. O, a już tam kombinuję, jeszcze na sufit by wlazł, jakby tylko mógł. Muszę troszkę odsunąć, bo te obrazki widzę, że fruwają. No i tam dwa. Tyle się ciotki naoglądają, że wszystko za ich plecami się dzieje. Dobrze, bo film długi, a ja jeszcze mam jeden koci pokój do obskoczenia. No właśnie, popatrzcie jeszcze przez sekundę, bo tutaj się dzieją teraz fajne bardzo scenki. Przy cała czwórka według ciotki bardzo cierpiących i chorych kotów. Nie no, żartuję oczywiście, aż tak nie myślę. Szaleje, rozrabia i po prostu roznosi tutaj pokój. I to jest piękne i tak ma właśnie być. No a w drugim pokoju zamiast Syriusza jest nowa koteczka, której imienia jeszcze nie wiem jakie będzie. Ale bardzo fajne imiona tym razem, naprawdę super propozycje, więc na pewno będzie miała super imię. Idę zobaczyć, czy ona jest w ogóle chętna do tego, żeby ze mną coś podziałać. No i zobaczę, jak się czuje nasze maleństwo, kochane. To takie potulne kociątko, boi się ta malutka, ale jest taka kochana. Taka kochana maleńka. Żeby tylko była zdrowa, no się zdrowa, no w sensie takim, że już niech nic gorszego jej nie spotka. Bo to się tam wyleczy parę dni i będzie kotek jak nowy. Tak? Wy macie mnie w nosie, prawda? Wy macie mnie normalnie w nosie. O. Dobra. Zajączki skaczą, po prostu w oczach się mieni. Mamunia idzie sobie na górę. Idź, kochana, idź. Odpoczniesz od dzieciarni. To teraz pokażemy koteczki po kolei. Po kolei Hanciunię moją śliczną. Oj, co ty się prześlasiłaś? Ojejku. Spokojnie. Spokojnie. Ja bym chciała twojego mruczenia posłuchać. Ty myślisz, że jak cię tu wsadziłam, to ty będziesz kropione miała uszka, tak? Kroplone? Jak to się mówi? Zakraplane, tak, a nie zakrapiane. Wiecie, że to jest błąd, który stosowałam bardzo długo, dopóki mi Danusia nie powiedziała jedna, że to uszka nie są zakrapiane. Zakrapiane to mogą być kolacje, wiecie. Spotkania zakrapiane. Wiadomo jak. A uszka i oczka są zakraplane. Słucham. Słucham, koleżanko, muzyka. No, jak mi nie zaśpiewasz kołysanki na dobranoc, to ja bym... O! O!
Bardzo się cieszę z niej. Oczywiście w nowym domku będzie wszystko od nowa, ale pójdzie już szybciej. Zazwyczaj tak jest. Pójdzie już szybciej. Największa praca jest zrobiona. Piękna. Piękna. To kobida. Ona zasługuje jak nikt na najlepszy dom na świecie. Słuchajcie sobie też. Słuchamy, oddychamy, spokojnie odprężamy się po całym dniu. Kochana moja ptaszynko śliczna, moja ptaszyneczko, moja kochana, ciekawe kutyńku, bo ty się wiesz, tutaj nie widać ciebie. Ja chcę, żeby ciebie było widać, wiesz? Musimy napisać, co tam u twoich dzieci, bo nic nie pisze dziewczyna, tak? Ale to jest taka kochana dziewczyna, sprawdzona, Klaudia ją zna, ma o niej jak najlepsze zdanie, więc. Nie musimy się martwić o dzieciaczki. Dzieciaczki trafiły. Cudownie po prostu trafiły. Ona też trafi cudownie, na pewno. Kochanie? Moja ty malutka. Tyle przeszłaś, tak? Teraz już będzie dobrze. Już uszka, zobaczcie, już nie trzepie. Już jest naprawdę fajnie. No dobra, to teraz drugą dziewczynkę tu wezmę, dobra? A teraz to już byś nie chciała pójść, nie? Teraz już nie, na początku chciałaś, ale ja cię troszkę przytrzymałam i teraz już kotek nie chce. Tak? Ja miałam jeszcze ciebie pokazać, jak ty ładnie tu wyglądasz. O, tak? Jak ty tu ślicznie wyglądasz w chmureczce. Moja kochana. Takie zwierzątka. Są biedne, są takie biedne. Tyle nieszczęścia jest na tym świecie. Ale tylko, a tu ma być szczęście. Ja sobie życzę, żeby tu było szczęście. Piękna jesteś już, tak. Bardzo piękny kotek. No dobra, bierzemy następną. No i teraz mamy klotunię w sytuacji takiej samej. Ja już ten powiem tylko, że jutro jedziemy z klotunią na kontrolę. Jest na pewno dużo lepiej. I ciekawa jestem, co pan doktor powie. Jadę specjalnie 60 kilometrów. No może 50 w jedną stronę, żeby skonsultować ją do pana doktora, który ma olbrzymie doświadczenie, bo pracował też w schronisku wrocławskim wiele lat. Poczekaj, poczekaj, ale poczekaj. Tak, kochanie, o widzisz, no śliczne. Także jedziemy ją skonsultować. No i tyle, moja. Dobrze, już możesz. A tu mamy naszą nową kiciunię. Ona, zobaczcie, siedzi cały czas w tym bucie. A teraz jeszcze dodatkowo była przykryta. Musiałam ją odkryć, żeby ją w ogóle zobaczyć. Taka przestraszona. No ja jej nie będę jeszcze jednak dzisiaj dotykać, bo ona musi chociaż w ogóle zacząć stąd wychodzić. Ale wiecie co, jak na kotka, który siedział już miesiąc w klatce, no to ona jest po prostu totalnie przerażona. Więc. No cóż, tutaj wejdzie Feliway do kontaktu, no i zobaczymy. No i trzeba jej dać troszkę czasu. Będziesz grzecznym kotkiem? Tak, kochanie. Czekaj, żebym ja miała jakiś tu patyczek, to bym cię tym patyczkiem, bo nie chcę do ciebie pchać ręki jeszcze dzisiaj, wiesz? Dobra, to wystarczy tyle. Ona jest śliczna, zobaczcie, ma takie. Na nosku ruda i kolorowa jest i piękna. Na pewno się pokaże z jak najlepszej strony. No, a tu mamy naszą Sycylkę maleńką. Sycylia! Cześć, kochanie! Jak się koteczek miewa?
Jakiś pokojny? Co to takiego? Tu masz takiego pięknego słonika, tak? Moja kochana Bączunia. Damy ci zaraz kropelki do tego, do oczu. Damy ci jedzonka, ale widzę, że masz lepsze oczka. Jak to cieszy, malutka. Czekaj. Cieś, słoneczko. Cieś, kochanie. Oj, jaka jestem ładna, kicia. Jaka jestem śliczniutka. O, jaka chłodniutka jestem. Tak, nie mam żadnej gorączki i nie miałam nigdy, powiedz. Jaka jestem śliczna, kiciunia. Jaki pychol piękny. Piękna jestem. Tak. No dobrze, tak sobie usiadłaś. No bardzo pięknie. Ojejku, jak kociątko westchnęło. A cioteczka się zabiera za męczenie. Kropelki. Pasta na odrobaczenie. A z Państwem szanownym oglądającym się żegnam. Tym oto widoczkiem tej naszej pięknej Sycylki. O, jaka ona jest, wy nie widzicie tego na żywo, jak ona jest mięciutka. Ile ona ma futerka, bo tam pod spodem są kosteńki. Kosteńki są kochane. Taka dobra kiciunia. Jaka ona jest kochana. Przecież to dziki kotek, słuchajcie, z działek. Zobaczcie. Nic nie syczy, nic nie atakuje. Przepiękna. Buziaczki, pa. No i bardzo dobrze, tak ma być. Macie się mordować sami nawzajem, a Majeczkę kochaną zostawić w spokoju. Majeczka by się pobawiła z Hektorkiem, ale się nie da na razie. No i dobrze, bardzo się cieszę, że się bawią chłopaczki.